10 kwietnia około godziny 15:20 w Bielawie na ulicy Parkowej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dziecka. Jak ustalili funkcjonariusze policji, 3-letni chłopiec wszedł pod nadjeżdżający autobus SOR kierowany przez 42-latka. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jak informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, komisarz Marcin Ząbek, bielawscy wykroczeniowcy przeprowadzą postępowanie w związku z artykułem 89 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o niezgodnym z prawem przebywaniu małoletniego bez nadzoru opiekuna na drodze publicznej.